Zróbmy sobie strefę driftową. W ogóle strefy sobie driftowe poróbmy, bo to pójdzie mi najszybciej chyba. Mam tutaj taki hardkorowy samochód do tych spraw, więc punkty to my nabijemy raz, dwa, trzy, tak myślę, na trzy gwiazdki. Nie będzie żadnego problemu chyba, co? Czy będzie? Tu mamy strefę driftową. Muszę patrzeć na mapkę, jak zakręty tutaj przebiegają. Totalnie nie znam tych stref. Te dźwięki niszczenia są świetne, nie? Dobra, jest w ogóle... Są trzy gwiazdki? Są trzy gwiazdki. O! Zobaczcie, odblokowałem nową rzecz do mojego domku. Rzucek wszystko robi w jeden dzień. Nie no, strefy liftowe będą łatwe i za to też jest bardzo dużo klocków. Więc... porobi się szybko. Mamy też wyścigi offroadowe, jakieś tam cross country, pewnie shooterowe też gdzieś są. Ciekawe, jaki będzie shooter z klocków Lego, nie? Będzie jechał po shooterze i będzie taki kwadratowy. O, tutaj też są normalne drzewa. Jedziemy na miasto. Kurde, kiedy ja się tego odwrotu nauczę? Dobra, wiecie co, ja się przeteleportuję. Ten samochód w ogóle nie nadaje się do jazdy, mimo że byłem tylko jakieś 500 metrów od celu. Te biegające zwierzątka są zajebiste, no świetne są. Nie da się ich przejechać, uderzyć mnie się nie da w ogóle. Dobra, jesteśmy i uwaga, budujemy nowy budynek w tym. Cyk, cyk. I zbudowany. Szkoda, że nie można sobie tak jakoś tego, wiecie, składać czy coś, tak. Że najeżdżamy padem na to i ten. Ej, co to? Hype Tour? Co to jest? Nowe challenge, ale odblokowało nam się coś takiego jak Hype Tour. Co to jest? Hey Amy. Can you come and meet me? We have a little bit of a problem. Story! Odblokowało nam się story, moi drodzy. Ha! Ciekawe. To co, jedziemy sobie to robić? Pewnie, że tak. Nie wiem, czym będziemy... A, weźmiemy sobie chyba to Ferrari, nie? Najfajniejsze. Cyk. To będzie Lego Speed Champions. Ferrari. Może zmienimy malowanie w nim, co? Może jakiś cel donacji na jakiś samochód z celi Lego Technik, chętnie by poglądał, jak składasz. No, to by była fajna sprawa. Tylko na razie donacje są wyłączone. Wiecie co? Aha, dobra, zmienimy sobie malowanie. Zobaczymy, czy pojawiły się jakieś nowe. Bo już, kurde, dopiero co wbiłem do gry i tylko odblokowałem to Ferrari i już były nowe malowania i zobaczcie, już są następne. Już ktoś porobił jakieś nowe. No, masakra to jest. Ci ludzie faktycznie wbili do tej gry, odblokowali tylko Ferrari i pierwsze co robią, to robią malowania. Rzeźnia. Dobra. Jedziemy sobie zrobić to story ciekawe. Zobaczymy, co tam jest do roboty. Myślę, że będzie ciekawie. Teraz mamy czerwone, zobaczcie jakie mamy tutaj. Ja nie mogę, jak to jest super to poklejał. Nie? Zarypiaste. I nawet zobaczcie na spoilerze, na górze tutaj, mamy logo Speed Champions. Zarypiaste malowanko. Chyba będzie jedno z najpopularniejszych, nie? Mają rozmach, tak. Ktoś miał naprawdę rozmach. Dobra, grzejemy.
Czekaj, bo ja nie to zaznaczyłem. Też story jest tutaj, co mi się tutaj zaznaczyło? Cyk, jedziemy na story. Przejdziemy się trochę przez mapkę. A, tu sobie pojedziemy, cyk. Jakaś taka randomowa hopka tu była. Tu mamy znowu strefę driftową, będzie trzeba nabić tu punkty. O, ta jakaś dłuższa jest. Ja zaraz odpalę mojego Chevroleta, to się to zrobi, raz, dwa. I ho! Ej, te hopki są zarypiaste. Składamy się na Ferrari F40 Speed Champions. Nie, no wiecie co, te samochody nie są aż takie super drogie, to nawet nie ma się co składać. Podejrzewam, że złożenie takiego samochodu zajęłoby mi, nie wiem, 5 minut? Ej, czemu nie mogę? O, tutaj dopiero. Okej, wbijamy. Pojedziemy sobie solo i zobaczymy, co tutaj będziemy robić. Czy będą jakieś śmieszne pojazdy, czy coś? Szczepan, już to zrobiłem, to z tym wulkanem. Problem is, nobody at the UK festival believes it's real. They think we're faking it with normal size Lego. Będziemy trochę McLarenem jechać. Ciekawe, czy koniec dodatku będzie w stylu Goliata. No na Fortune Island mieliśmy taki wyścig dookoła mapy, więc myślę, że to już tradycja w Fordzie i tutaj też coś takiego będziemy mieli. Okej, będziemy trochę McLarenem jeździć. Musimy tu naprawdę szybko jechać tym samochodem. I dojechać do celu. 241 km na godzinę musimy minimalnie jechać. Chyba mamy taką traskę zrobioną akurat, żeby... Okej, coś zrobiłem, w ogóle dostałem nie wiem za co klocki. Na szczęście ten samochód bardzo dobrze skręca, więc... Nie powinno być problemu z utrzymaniem prędkości, jak widzicie. Okej. Tak wygląda McLaren Senna z klocków Lego. Pewnie sobie go odblokuję później. No staram się jak najwięcej właśnie odblokowywać. Dlatego robię sobie teraz to story. Myślę, że za to story będziemy też dostawać jakieś tam klocki. Zakręt ostry. No, nie aż tak ostry, ale... Pyk. No dobra, to można zdecydowanie szybciej chyba przejechać jakoś. Mam nadzieję, że będą chociaż trzy gwiazdki. I cy. Chyba się udało. No i pięknie. Dobra, trzy gwiazdki zrobione. Poszło elegancko, nie? Fajnie by było złożyć taki model, ale wiecie co? To jest taki malutki, to jest taki mały resoraczek. Lepiej by było poskładać model... Taki większy chyba, nie? Jak Bugatti, tylko Bugatti 2000 zł kosztuje. Kupa kasy. Dobra. Dostaliśmy jakiegoś wheel spina za to. No i chyba możemy robić dalej te rzeczy. O! Aha, dobra, wczytuje mi się. Myślałem, że coś się stało. Okej. Hey Amy. Now. I need some of these brick challenges tidied up around the valley. Dobra, next chapter. Co my będziemy tutaj mieli? 5 sekund zapasu miałeś nawet. Oh yeah. I'm thinking we do a follow-up PR event with a different speed champions car. Prove we're not just gluing some fake bricks to the paintwork. You want that? Great. I've got your all-time classic, all Lego Ferrari F40 ready to go. Lepsze 2000 niż 20 milionów prawdziwe. Oh yeah. A czy 20 milionów kosztuje ten najnowsze Bugatti?
A my mówimy o Chironie. Chiron chyba nie kosztuje 20 milionów. Recreate the F-40's iconic wraparound black line. Lego Master Builders used side building bracket plates and upside down one by one Erling bricks. Sorry, full size PR, I know. But these fact sheets are actually really interesting. Wow, 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 tu trzeba skręcić. Dobrze, wziąłem sobie cofanie. Że w grze wyścigowej chodzi o Forzę. Masz więcej ubrań niż samochodów? Nie wiedziałem o tym. Chiron kosztuje z jakieś 16 milionów? Nie, chyba nie aż tyle. Dobra. Wow, jak to się trudno skręca. Ja nie wiem, czy tu w ogóle powinienem skręcać. A, dobra, my musimy tutaj... zrobić prędkość na speedzone i tyle. Tylko trzeba tam dojechać. To jest taki trochę minus, że nas tam nie przenosi, nie, od razu. Musimy 161 km tutaj nabić. Dobra, cofam. Źle zajechałem. Wycek, 16 milionów to i tak dużo. No, trzeba przyznać, całkiem sporo. Nie powiem. Dość dużo. Dobra. I zrobiliśmy... 3 gwiazdki na szczęście. Pięknie, kontynuujemy. No to nie było aż takie trudne, ale te niektóre wyzwania wiemy, że z podstawowej Forzy są trudne do zrobienia, naprawdę. Cyk. Jakiś quick chat odblokowaliśmy. Ciekawe, czy będą nowe klaksony, też będziemy musieli to, sobie to sprawdzić, nie? Dobra. Solo. Zobaczmy, ile tutaj jest tych. No, jest tak standardowo, nie? Dobra, co my tu musimy zrobić? Okej. This is fantastic. Our UK festival. Znowu McLaren, dobra. The Lego truthers are starting to doubt themselves. Ready to give them another push? And I've got just the Lego Speed Champions Racer for you to do it in. Co musimy zrobić? Head up to the Falcon Speedway and keep your speed up. A dobra. Musimy jechać 290 km na godzinę na torze wyścigowym przez co najmniej 15 sekund. Okej, okay, to może nie być takie trudne, bo tu ma... mamy wyprofilowany zakręt. Okej. Okay. Fantastic! Hundreds of full-size people watching from a full-size Lego Speedway. Mam nadzieję, że się udało. A trzy. O, udało się, dobrze. Dobra, zrobiliśmy 3 gwiazdki. Idzie pięknie. Ciekawe jest to story. Musimy tak jakby udowodnić, że to są prawdziwe samochody, nie? Nie tylko, że to są z Lego, ale są osiągi prawdziwe. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Patrzcie, jakie tu są szczegóły. Że mamy nawet jakieś numery tutaj, klocka, wydrukowane. Widzicie? Na tym klocku z tyłu. Bardzo szczegółowe to wszystko jest. No jak to przystało na Fordze, prawda? Jest chyba bardziej szczegółowe niż w realnym świecie. Nie, no jest dosyć. Tak. Wszystko takie idealne, nie? Jak przejdę do normalnego samochodu, to...
jest takie dziwne uczucie, że on jest taki jak, że zaczyna wyglądać jak super po prostu. Okej, musimy zdobyć jeszcze 265 klocków, żeby odblokować nowe co? Nowe pokoje w moim, żeby wbudować nowe pokoje w moim domu, nie? Dobra. Jedziemy solo i zobaczymy, co teraz będzie do zrobienia. Hey Amy, time to have some fun with our UK festival. They think Horizon Lego Valley is just a bunch of toys. Okay. Well then, let's take them down to the super mega awesome adventure stunt park. Teraz jakieś stunty będziemy robić chyba. Take the decidedly not miniature speed champions mini. Tu są te naklejki naklejone na klocki. No to też jest właśnie bardzo fajne. Faktycznie są to naklejki, nie? Head to the location and throw down. I'll be reading this Lego. Dobra, co mam zrobić? I mean, handling the PR from here. Mam dojechać do celu w 2 minuty 40 sekund i tam pewnie będzie trzeba coś zrobić, okej. Okay. Ej, ja nie mogę jakby ogarnąć, że mamy tu aż 8 biegów w tym miniaczu. Czekaj, jest mapka tutaj? Jest. Aha, no dobra. Lepiej będzie ominąć miasteczko, nie? Słychać nawet plastikową turbosprężarkę, moi drodzy. Słyszycie? Jak puszczam gaz. Jezu. Postarali się twórcy, tak, faktycznie jeśli chodzi o odwzorowanie tych pojazdów, to się postarali, jest dużo szczegółów. I cyk. Dobra, zajechaliśmy. Ale czy da się na Fordzie Wiście otworzyć drzwi? Nie da się. Próbowaliśmy i nie ma takiej opcji niestety. Dobra, i co mamy zrobić? Bo nie wiem. Aha. Thing is only 5 foot wide and the 2x2 side mud guards are a completely custom element and the front mud guards are actually mini meat cleavers and all right, you're right. I'm getting. Dobra, musimy tu po prostu skakać. Wow. Oh shit. Zobaczcie, odpadła mi góra. Da się to jednak odczepić, nieźle, co? Dobra, muszę tutaj robić dużo skoków, stuntów, innych rzeczy. Najlepiej to by było chyba driftować, co? Tylko, że ten samochód tak słabo driftuje. I trzeba robić takie odwroty cały czas, żeby nabić jak największy mnożnik. Z każdego takiego odwrotu podczas driftu zwiększa nam się mnożnik i dodatkowo nabijać sobie punkty za różne niszczenie i tak dalej, nie? Taki jest chyba mój cel, bo widzę, że to daje najwięcej punktów. Skoków się boję, bo boję się, że wywalę się na dach czy coś. Na 3 gwiazdki jest tylko 80 tysięcy punktów. Myślałem, że 100 tysięcy. Bałem się, że już nie wbiję. No to powinno się udać, bo zostało nam 3000 na 3 gwiazdy. Bez problemu. Siema, Piotr. Czy mam zrobione zestawy z klocków Lego? Chyba nie. Znaczy, robiłem kiedyś, kupiłem sobie trochę Lego i jakoś tam z wami na live chyba budowałem jakiś samochodzik, jeden czy dwa, nie? To było akurat bardzo proste i bardzo fajne, więc... No i szła, będziemy mieli 12 tysięcy razy 4, spokojnie. A tu nie trzeba nabić jakiegoś wielkiego wyniku, bo chyba nie dostaniemy więcej klocków za to, nie? Dobra,
dobra, możemy się zatrzymać, żeby to się nam zdeponowało. No i fajnie, 150 tysięcy. No i fajnie, teraz tylko poczekać do końca czasu. Trzeba się tu powygłupiać na tej arenie. Zrzucamy się na tego Shirona za dwa koła. O, chętnie bym złożył tego Shirona. Ale wiecie co, jakbyśmy się na niego zrzucili, no jakikolwiek zestaw, nie musi być Shiron, bo on jest faktycznie drogi, nie? To byśmy musieli na niego składać chyba z cały rok. Ale jakby się udało to składać do jakiegoś zestawu, to ja bym zrobił film, jak składam ten model. Wrzuciłbym go na kanał Mów po ludzku, byście sobie mogli go obejrzeć i tak dalej. Ale na streamie bym ten samochód rozlosował wśród osób, nie? Myślę, że to by była fajna opcja. Byśmy zrobili takie specjalny giveaway. Myślę, że to by było fajne. Jak myślicie? Fajna opcja, nie? Shiron na AliExpress kosztuje 300 zł. Oh yeah. Ale to chyba nie jest oryginalne, co? Dobra, zrobiliśmy sobie story. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? To było takie dosyć ciekawe i nawet trudne. Trzeba było tam dojechać w jedno miejsce. Dużo to czasu zajęło, ale udało się. 3 gwiazdki. Znowu Ferrari mamy. I think we can help them out there. Here, take the F40 again. Head down to Brickchester and you might want to wear a helmet. Nieoryginalne, ale klocki są te same. A, spoko. Dobra, co my tu mamy do zrobienia? Aha, znowu dojechać do celu, zobaczcie. Fiata Multiple zróbmy z Lego. Nie no, jakbyśmy robili to faktycznie chyba jakiś samochód, nie? Tak żeby to pasowało do Forzy. Wtedy byśmy sobie losowali z tego. Myślę, że to by była fajna sprawa. Dojeżdżamy do celu. Wow, zaszuciło mnie trochę. No, tu nie musimy się aż tak bardzo śpieszyć, nie? Dzięki Bartek, że wytłumaczyłeś tutaj, jak pobrać sobie ten dodatek. No, jest bardzo dużo pytań o to, jak go pobrać. Ja rozumiem, że ktoś tam może nie być biegły w tych sprawach. No ale nie jestem w stanie odpowiedzieć wszystkim, nie? Dobra, co teraz? Wreckage skills, okej. Musimy dużo niszczyć. To chyba satysfakcjonujące, nie? Ale wolałbym mieć do tego Unimoga, bo Ferrari jest takie... Raczej nie widziałbym tego samochodu, żeby nim cokolwiek niszczyć. Dobra, już 6 rzeczy żeśmy zniszczyli chyba. Znaczy 6 tych skillsów mamy. Najlepiej to chyba... tutaj zobaczcie, ludziki sobie ten... skaczą w tych domkach. Ale chyba nie musimy być nawet w tym mieście, nie? Możemy sobie pojechać spokojnie gdzieś indziej. Bo zostało mi 40 sekund. Oh yeah, pretty sure you just smashed up a corner plate 1x2x2 and a 1x1 cliff vertical and a 1x2 inverted roof tile and a... Wow! You read these fact sheets enough, you start to see everything like a master builder. W mieście jest najwięcej obiektów, ale chyba czas wyjechać z niego, bo kurde, zabraknie nam obiektów do niszczenia. Dobra. Oh shit. Nie. Dobra, restartujemy to. Ja chcę tu mieć 3 gwiazdki, nie ma opcji. Te ludziki do twojej widzowie ci kibicują, oh yeah. Dobra, zniszczmy te małe obiekty. Ferrari się na nich najmniej zatrzymuje. A tu mamy jakieś płotki.
gdziekolwiek sobie pojedziemy, to będzie dobrze, nie? Ciekawe, czy kwiatki się do tego zaliczają też, jak myślicie? Fajnie się to niszczy, to zajebiste dźwięki od tego. Up a corner plate 1x2x2 and a 1x1 cliff vertical and a 1x2 inverted roof tile and a fact sheets enough you start to see everything like a master builder. Na szczęście możemy jeździć po całej mapie, żeby to niszczyć, więc nie ma problemu. Ogarnę jakoś. Sorry, I was reading the Lego fact sheet. O, tutaj sobie możemy też poniszczyć. O, jedź! Jezu! Mało czasu! Dobra, mamy 20. Jest, udało się. Kurde! W samą porę, bo już był koniec czasu. Jakie auta lubisz? No Volvo! Nie no, jest bardzo dużo aut, które lubię. Dobra. Zrobiliśmy. Zrób wzrost samochodów z Lego. Jak będzie więcej osób miało te Lego, to faktycznie sobie zrobimy. No na razie są 3 samochody, może później będzie ich więcej. Myślę, że tak. No 3 to trochę mało, nie? Jak na razie.